Witam Was bardzo serdecznie, niestety po przegranym spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Zespół, przypomnijmy, przed tą kolejką znajdował się na 17 miejscu w tabeli. Niestety no, Wisła nie zagrała dobrego spotkania, to trzeba sobie jasno powiedzieć. W defensywie i w ofensywie brakło nam jakości, to jest po prostu fakt, nie opinia, moim zdaniem, bo naprawdę, ja wiem, graliśmy w osłabieniu od 29 minuty, ale myślę, że dało się więcej z tego spotkania wyciągnąć. Wydaje mi się, że mieliśmy takich zawodników, którzy potrafią wykończyć niektóre sytuacje, potrafią wziąć grę na siebie, a mi tutaj tego brakło. Brakło mi tej jakości z przodu. Oczywiście też uważam, że Radosław Sobolewski w tym spotkaniu nie dokonał najlepszych wyborów. Ten plan na grę w osłabieniu nie działa, po prostu nie działa, bo plan był. To nie można powiedzieć, że planu on w ogóle nie miał, bo jednak przeszliśmy na inną formację, graliśmy nieco inaczej, ale po prostu to nie działało. My nie potrafimy grać w osłabieniu, my jesteśmy... brakowało, szczególnie, że to też był Kasper Duda. Kasper Duda, który jest zawodnikiem środka pola. Inna sprawa, że ten mecz dobrze się nie... zaczął się dobrze, bo strzeliliśmy pierwszą bramkę, Miki Villar konkretnie, i tutaj za tą konkretną akcję mogę pochwalić. Co ciekawe, asystę zaliczył Kasper Duda, ale oprócz tego Kasper nie grał dobrego. To myślę, że w ogóle jak patrząc by tylko na te 29-30 minut jego gry, to nie było to najlepsze, to nie były to najlepsze zawody, i myślę, że można to śmiało powiedzieć, to był najgorszy mecz w tym sezonie Kacpra Dudy. Oczywiście to mały wymiar czasu, ale jeżeli mielibyśmy oceniać ten wymiar czasu, to tak bym powiedział. Jeśli chodzi o kolejnych zawodników, defensywa, tak szczerze powiem, kryminał. Po prostu kryminał, wiele błędów tak naprawdę. I to zaraz powiem o jednej rzeczy, ale każdy z tak naprawdę z zawodników z defensywy zawalił, miał dużo tych błędów. Jedynek, myślę, że takim mocnym punktem, mimo wszystko tego zespołu, pomimo tego, że było parę błędów, był nasz bramkarz. Tak, to był nasz bramkarz. Myślę, że gdzieś tam trzeba go tutaj docenić, bo pewnie wynik byłby dużo gorszy. Oczywiście 2-1 dla Podbeskidzia, to nie jest coś, co nas przekonuje, coś powie, dzięki, wiesz, ale jakby trzeba powiedzieć, trzeba docenić, że to nie był zły mecz. Nawet trzeba powiedzieć, że to był dobry mecz Ratona. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że naprawdę byłem zadowolony, i niektóre interwencje to miał takie, że naprawdę byłem w szoku. Nie dowierzałem, że ten bramkarz może tak się prezentować. Ktoś powie, że miał trochę szczęścia. Ja uważam, że przy wielu sytuacjach nie było tylko szczęścia, tylko było coś więcej. Jeśli chodzi o innych zawodników, to nie ma za bardzo dobrych rzeczy do powiedzenia. Jedynie kogo jeszcze mogę docenić, myślę, że Carbo. On grał cały czas gdzieś tam na swoim poziomie, gdzieś tam próbował, wiadomo, że trochę trudniej się grało, ale o nim złego słowa nie powiem. Myślę, że to jest jakość, i trzeba sobie zdawać sprawę z jednej bardzo podstawowej kwestii, że za jakiś czas tego piłkarza w Wiśle Kraków może nie być, bo naprawdę wyróżnia się bardzo, bardzo się wyróżnia na tle pierwszej ligi, i myślę, że zespoły ekstraklasowe już na niego patrzą, a myślę również i za granicą, bo widzą w tym piłkarzu na pewno coś więcej. Każdy, kto się choć troszeczkę zna na piłce, może wiele, wiele dobrego powiedzieć. Zmiennicy też nie zmienili obrazu tej gry. Uważam, że tak, zmiany może za... teraz to ciężko powiedzieć, ale uważam, że zmiany troszkę za późno. Również uważam, że to nie funkcjonowało. To nie funkcjonowało, my musimy... znaczy inaczej, ja w ogóle uważam, że nawet czy gramy w osłabieniu, czy nie, to powinniśmy ten mecz wygrać. Więc za to rózga, za to naprawdę, powiem wam tak szczerze, czasami to się człowiek zastanawia, jest przez chwilę dobrze, zaczynamy wygrywać, już jest troszeczkę ta atmosfera lepsza, a nagle przychodzi taki moment,
No jak ten mecz, bo ten mecz naprawdę był trochę taki depresyjny, no tak wiecie, no nic się nie układało w tym spotkaniu. Ta czerwona kartka Dudy, no była, no co wam powiem, była, no była to czerwona kartka, trochę taka pechowa, bo faktycznie, no wiecie, no mokra murawa gdzieś ta, najgorsze jest to, że ta piłka to już dawno tej piłki nie było, on wjechał, że tak powiem, ostro i dlatego, no też takie to było nieodpowiedzialne, tak, no bo oczywiście, no... No, nierozważny faul, przede wszystkim nierozważny faul, niepotrzebny też moim skromnym zdaniem, także no tutaj też będę krytykował, akurat za to można skrytykować Kacpra. Kolejna kwestia to kwestia Sobolewskiego. Ja już mam też troszeczkę dosyć, jak ja słyszę tylko i wyłącznie Sobol out. Ja co innego jak mam, znam takie osoby, znam takich widzów swoich, którzy mówią po prostu od jakiegoś czasu Sobol out. To ja to rozumiem. To znaczy, że i jest to konstruktywne, jest to ocena, ale też są to ludzie świadomi, że do zmiany trenera raczej najszybciej nie dojdzie. Na pewno do końca rundy pewnie będzie trenerem Białej Gwiazdy i z tym się musicie niestety pogodzić, czy wam się to podoba, czy to też nie. Ale to, co czasami ja słyszę, że jednak przy każdym niepowodzeniu Sobolewskiego jest Sobol out. Ale jak były te dwa mecze, to może ten Sobolewski nie taki zły. To trochę jest takie, wiecie, no chorągiewy się tak zachowują. A propos mojego nazwiska, to tak trochę może nie, zły przykład, ale tak, chorągiewy, spokojnie można o nich powiedzieć. Dobrze, no powiedzmy też o jednej sytuacji, która się wydarzyła już po meczu, o niewpuszczaniu kibiców Wisły Kraków, no kibiców gości generalnie w tym spotkaniu. No cóż powiem, no sytuacja przeciwnie ciekawa. Powiem tak, ogólnie sam apel Alana Urygi, który po prostu w wywiadzie pomeczowym no, powiedział, że mu się to nie podoba i generalnie odpowiedział to, co my mówimy od tak naprawdę wielu tygodni. Tylko wiecie, gdyby... Znaczy, ogólnie to dobrze wybrzmiało. Myślę, że na Twitterze i na innych mediach społecznościowych on został bardzo mocno spropsowany. Tylko no, lepiej by to brzmiało, gdyby Wisła zaprezentowała się dobrze, tak? Żeby wygrała to spotkanie, tak? Wisła Kraków. Alan Urygi w tym meczu naprawdę wyglądał no słabo, nie boję się tego powiedzieć. Więc no te słowa, wiesz, no fajnie, że kapitan powiedział co myśli i na pewno plus za to, ale jakoś powiem wam szczerze, jak ja to usłyszałem, to no okej, no powiedziałem okej, jest fajnie, że to powiedziałeś, ale jakieś ekscytacji jakoś mnie tu nie jarało. Szczerze, no wiecie, to nie jest jakieś takie... Dla mnie nie było to jakieś takie, wiecie, co mi ruszyło serducho, aż Alan, ty mój kapitanie z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, ja nie czułem jakiejś ekscytacji tymi słowami. Szczególnie, że to są słowa, tak? Słowa. Oczywiście fajnie, że te słowa padły na antenie, ale czy to coś zmieni, to też kwestia pewnie dyskusyjna. Ale na kolejny mecz pucharowy. Pucharowy Wisły Kraków, który już we wtorek z Polonią Warszawa, no właśnie, że tak powiem, warszawiacy się zjawią. Zjawią się na stadionie Wisły Kraków, także ja się ogromnie cieszę, bo na pewno no, będzie ciekawie, bo myślę, że każdy kibic też woli, jak są kibice gości, zawsze trybuny się, że tak powiem, pozytywnie nakręcają. Tak sądzę, tak uważam. Także no to jest właśnie. No i teraz mecz Pucharu Polski. No bardzo szkoda, ja sam jestem trochę, wiecie, no bo już myślałem, że to idzie w dobrym kierunku, że zaczniemy wygrywać, że będzie jakaś taka, no bo trzy mecze to już by była seria, no niestety, no przydarzyła się porażka, no dużo wokół tego meczu niedobrych rzeczy się stało, bo też no to co zrobiło pod Beskidzie pod kątem nas, kibiców, to też jest, wiecie, śmieszne i żenujące, ale jakoś, cóż, no trzeba z tym jakoś sobie poradzić, walczymy, kolejne mecze nas czekają, więc nie ma czasu na załamkę, mam nadzieję, że Radosław Sobolewski wraz ze swoim sztabem wyciągnie odpowiednie wnioski, a czy tak się stanie, czas pokaże. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, piona.